Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w LEGO Batman The Video Game na 100%. Chciałem was przeprosić za to, że nie było filmów przez jakiś tydzień. Spokojnie, nie musicie się martwić, wszystko w porządku, żadnych problemów technicznych nie było, po prostu miałem dosyć ciężki tydzień. Dlatego, że od maja po prostu mam uczelnię zawieszoną przez 3 miesiące i sporo mam jeszcze teraz, wiecie, roboty i po prostu nie miałem czasu. Ale już, powiedzmy, sytuacja się stabilizuje i już normalnie filmy będą regularnie. Myślę, że jeden dziennie, żeby też nie przesadzić, żeby było co oglądać. W momencie teraz, kiedy nagrywam ten odcinek, to już się wrzuca na YouTube 8 odcinek z Life is Strange. Kontrol też oczywiście wróci. Po prostu nie miałem okazji na razie nagrywać. No i dobra. W poprzednim odcinku robiliśmy bój na Batłodzi, czyli tą misję, w której walczyliśmy z łodzią Pingwina. A dzisiaj mamy pod miastem, czyli Killer Croc. I kanały Gotham. Waylon Jones, alias Killer Croc, morderczy krokodyl, urodził się z potworną chorobą, która nadała jego ciału wynaturzony, gadzi wygląd. Jest niezwykle silny i odporny na toksyny. Nienawidzi ludzi. No, niby tak, ale wbrew pozorom powiem wam szczerze, że ja lubię Killer Croca. Jeżeli ktoś z was grał w serię Batman Arkham, czy Arkham Knight, czy czytał komiksy chociażby z Wiecznego Batmana, to wie, że Killer Croc miał swoje zasady, też bronił dzieci i generalnie to po prostu była osoba, która została skrzywdzona przez naukowców. To, kim się stał, nie jest jego winą i generalnie ja go bardzo szanuję jako postać i nie uważam go za jakiegoś specjalnego antagonistę. Okej, pamiętam tą mapkę bardzo dobrze. A, tutaj będzie nam potrzebny technologiczny Robin. Pamiętacie, miałem rozkminę wcześniej, że zapomniałem o jakimś stroju Robina. I wiecie co? Wydaje mi się, że chyba nie zapomniałem. W sensie, że rzeczywiście jest po prostu mało tych strojów Robina i że to wszystkie. Chyba nie ma żadnego stroju nurka. To nie LEGO Batman 2. Ale pomyślę jeszcze nad tym, przekonamy się. Dobra, Batman, teraz twoja kolej. O! Czerwony klocek. Ale chyba... Nie, chyba nie. Wydaje mi się, że tutaj jest inna opcja. To jest chyba nagroda za ten wyścig. Raczej na pewno. Swoją drogą ta muzyczka, co teraz leci, jest trochę creepy i pamiętam. I pamiętam, jak mi kiedyś... Znaczy, ta muzyczka jakoś, nie wiem, siedziała mi w głowie bardzo. Ale... Nie wiem, tak jakoś po prostu nie pamiętałem, skąd ja ją kojarzę, a to właśnie była stąd. Znaczy nie, że jakoś bardzo creepy, ale po prostu siedziała mi w głowie. Trzeba to uważać,
Pamiętacie te nasze znajome pingwinki, prawda? No właśnie. Trzeba tutaj być na baczności. Ale kurczę, powiem wam, że serio mega się cieszę nagrywając tą serię dla was. Ja tak lubię starego Batmana. Tak jak mówię, będę nagrywał jeszcze inne stare gry Lego. Mój kanał w sumie został zbudowany od Lego, więc myślałem sobie, że im więcej tego Lego mam na kanale, to tym lepiej. Fajnie jest taki powrót do korzeni, takie wiecie, gierki retro. Ale jeśli chodzi o LEGO Dimensions, bo dostaję masę zapytań, powiem wam szczerze, że raczej nie będę tego kontynuował, w sensie przynajmniej nie w tym momencie. Dlatego, że to jest po prostu bardzo, wiecie, droga rzecz. Masę kasy to kosztuje, te wszystkie figurki i... Z tego co wiem, już ta gra nie jest wspierana powoli. Znaczy, myślę, że jeszcze kiedyś coś się z tego pojawi, ale... Ale na razie nie obiecuję i po prostu nie wiem kiedy. Wiecie, na razie chcę się skupić na takich bardziej, powiedzmy, normalnych seriach. Ale bardzo mi miło, że się wam ta seria podobała. Ja też mam do niej duży sentyment. I kiedyś może jeszcze wróci, tylko naprawdę nie jestem wam w stanie teraz powiedzieć kiedy. Więc na razie mnie o to nie pytajcie. Ja nie zapomniałem, pamiętam o to. Tylko po prostu nie za bardzo teraz mam warunki do tego. A, bo myślałem, że to jest gorące. A, czyli... czyli jednak. Ojejku. Robin. Czyli jednak jest strój nurka dla Robina. Boże, Robin. Nie bądź taki tępy. A ja właśnie jeszcze, widzicie, przed chwilą mówiłem, że nie pamiętam. No okazuje się, że jednak się nie myliłem. Jednak jest kostium nurka. Ojejku. Czyli jednak, no. Czyli jednak. A ja w ogóle kompletnie o nim zapomniałem, chociaż... Nie, no miałem podświadomie go z tyłu głowy. Cieszę się, że w takim razie z moją pamięcią nie jest jeszcze aż tak źle. Ale tamtędy chyba... Tam chyba nie dam rady pójść. Bym chyba potrzebował Batmana z lotnią, ale... Cofnijmy się. Bierzmy sobie kasę. Tutaj, jeżeli mamy mnożnik wyniku. Chyba w starych LEGO Star Warsach też był taki mnożnik wyniku. Przynajmniej tak mi się zdaje. Dobra, to już cofnąłem się aż za daleko. No to w takim razie to będzie ostatni strój dla Robina. A jeśli chodzi o Batmana... Chyba już mamy wszystkie jego stroje. Chociaż nie jestem jeszcze tak... aż taki pewny. Ale raczej tak, wydaje mi się, że tak. A, dobra. Już wiem. Tędy trzeba przejść. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się to aż tak oczywiste. No. Okidoki, teraz możemy sobie wysadzić. Nie chciałem zranić Robina.
jak mówiłem chyba w poprzednim odcinku, to właśnie ten epizod z pingwinem pamiętam chyba najmniej. Najbardziej oczywiście ten z Riddlerem. Tam chyba nie doskoczymy. Ale Robinem jeszcze... Znaczy Robinowi nie będę na razie jeszcze zmieniał stroju. Dlatego, że... Chcę po prostu pozbierać jeszcze tą kasę, która jest tutaj pod wodą. I powiem wam, że mam takiego krokodyla Lego w domu. Takiego jak jest tutaj. Mega lubię zwierzątka. Myślałem, że mnie zaatakuje, ale... Jednak nie. A tutaj tak prześwituje, myślałem, że... Że jest jakaś tam może... Monetka. No, dobra, oj, Batman, nie możesz tego zrobić. Załatwmy go. Tak to się robi. Dobra, te krokodyle już trzeba było rozwalić. Nie wiem jak Robin tu wszedł, ale okej. Okej. Dziwne. Jakoś tutaj wskoczył Robin. Nie jestem do końca pewien jak on to zrobił, ale okej. A, może po prostu... Okej, nieważne. Czyli trzeba było tutaj przejść niby Robinem na magnes, ale... Ja to zrobiłem inaczej. Wiecie, jeżeli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Takie fajne powiedzenie. I a propos tego, przypomniało mi się właśnie jak byłem kiedyś w pracy, tam na trasie takiej, sprzedawałem koszulki w sklepie i po prostu miałem potem za zadanie przenieść gdzieś taki karton z koszulkami, bardzo ciężki i pomyślałem sobie, nie chcę mi się tego dźwigać przez całą halę. No to co zrobiłem? Wziąłem po prostu kosz na śmieci, taki, który ma kółka pod spodem. Położyłem karton na ten śmietnik i potem szedłem z tym śmietnikiem. No i niby ludzie patrzyli się na mnie jak na idiotę, ale działało. I to najważniejsze. No i co? A, dobra. To mi się kojarzy z Warframe'em w tych misjach takich, że właśnie tam były takie schodki, tak się szło do góry i wiecie co, chociaż kurczę nie wiem, cofać się? No, bo nie jestem pewny, bo brakuje nam już tak niewiele,
A tam pod spodem mamy te niebieskie klocki po tysiaku. Ale wydaje mi się, że chyba nie będziemy ich potrzebowali, że zbierzemy ten pasek tak czy siak. A, no właśnie. Oczywiście, że zbierzemy. Kibelek. No i mamy pasek. No i elegancko. A, bo jakby coś tam można też chować, to jak się postawi. Z tego co... O właśnie, można to zawsze schować. Tak w razie czego, jakbyście przez przypadek postawili ładunek wybuchowy. A, czyli jednak jest tutaj strójnurka. Ale już nie będę szedł po te kilka tysięcy, nie warto. I tak mamy pasek. O, krokodylek. No cześć. No i co? Nie mogę zdobyć tego? A, mogę. Dobra, super. To chodźmy tutaj. A, po co ja to stawiam? Teraz trzeba będzie znaleźć sposób, żeby skołować Batmana tutaj na górę. Zapewne dzięki tej dźwigni. Właściwie to... A nie, tam jest pewnie mini zestaw na górze. Dobra, mamy nasz pierwszy mini zestaw tutaj. Tej misji. Tutaj mamy dla Jokera. To nie zdobędziemy tego tym razem. Czyżby walka z Killer Krokiem? Zawsze mnie Robin bawi. Dobra. On guard. No tak, to był błąd. A, czyli to nie działa, ta obrona. Dziwne, myślałem, że to się jest nieśmiertelnym teoretycznie. Dobra, znowu zginęłem w ten sam głupi sposób. No i chodź tutaj. Dobra, tego nie było. To się nie wydarzyło.
Biedny krok. No, zwierzątka. A, pamiętam. A no tak, pamiętam, misja w zoo. Zawsze ją lubiłem. No, tak jak myślałem, mamy Batmana wszystkie stroje też. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię tę muzyczkę. W ogóle muzyka danego Elfmana jest cudowna. No i dobra, to by było na tyle. Jeżeli odcinek się wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z mojej serii Zagrajmy w LEGO Batman The Video Game na 100%. Trzymajcie się, cześć!